Miłośnicy biegania pożegnali 2016 rok, biorąc udział w kolejnym parkranie. Pięciokilometrowy bieg odbywający się w malowniczym parku otaczającym Pałac w Jabłonnie przyciągnął 66 zawodników, których nie odstraszyła chłodna, zimowa aura. Dziś spotkaliśmy się już 19 raz. Pierwszy parkran miał miejsce w ostatnią sobotę sierpnia. Od tej pory już 19 razy się tu spotykaliśmy. Dzisiaj w bardzo silnej obsadzie, 66 osób. Rekord trasy jest 69 z tego właśnie inauguracyjnego biegu. Dzisiaj 66. Pogoda sprzyjała, widać, na zakończenie roku. Sprzyjała temu, żeby jeszcze raz przebiec się, zrobić jeden trening. Organizatorzy biegu, czyli Lotos Jabłonna, Fundacja Tu i Teraz, Runners Team Jabłonna oraz grupa biegowa HTMO, zadbali o poczęstunek, z którego mogli skorzystać wszyscy uczestnicy imprezy. Wynik samej rywalizacji nie był chyba dla nikogo wielką niespodzianką. Triumfował utytułowany weteran Dariusz Wieczorek, który mimo mijających lat utrzymuje doskonałą formę. Chęć aktywnego zakończenia roku 2016. Tym bardziej, że to rok dla mnie taki przełomowy dosyć, bo po wielu latach wróciłem po kontuzjach długich, ciężkich do aktywnego biegania, choć traktuję to zupełnie amatorsko. Mam już 48 lat prawie, no ale jak widać, czasami sobie jeszcze radzę na trasach biegowych. W tym roku zostałem trzykrotnie mistrzem Polski weteranów w swojej kategorii. No i co? I bawię się nadal w bieganie. Jest to już mój 34 rok biegania, tak więc kawałek życia. Wśród pań najlepsza okazała się Kinga Reda z Wiliszew Heron Team. Mamy dzisiaj rekord trasy wśród kobiet. Dokładnego czasu niestety nie wiem. Dowiem się, jak wrzucę wyniki do komputera, ale jest to około 21 minut nowy rekord trasy wśród kobiet. Biegi z cyklu Park Run odbywają się jednocześnie w wielu miastach. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W każdą sobotę o godzinie 9.00.